Kurier Ekonomiczny. W Kurierze Ekonomicznym naszym gościem Krzysztof Kolany, główny analityk portalu Bankier.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam państwa. No i decyzja, o ile dobrze pamiętam, to chyba najpóźniej ogłoszona decyzja Rady Polityki Pieniężnej o swoim posiedzeniu, czyli o utrzymaniu w tym wypadku stóp na dotychczasowym poziomie. Najpierw od tego terminu ogłoszenia decyzji porozmawiajmy, o czym to może świadczyć, panie redaktorze. No, cieszymy się, że w ogóle wyrobili się przed północą. No, przypomnijmy po raz kolejny, że tak powiem, wszystkie główne banki centralne świata mają ustaloną godzinę, dokładnie co do minuty publikacji komunikatu, żebyśmy wszyscy wiedzieli, kiedy on nastąpi. No, no tutaj takie zwlekanie, no, moim zdaniem, świadczy o braku szacunku do opinii publicznej, która no, jednak wyczekuje tej decyzji, bo to się stało. Stopy procentowe stały się bardzo ważnym tematem ekonomicznym i społecznym, zupełnie inaczej niż to miało miejsce w poprzednich latach. No więc no to jest po pierwsze, jednak no, ja to odbieram jako brak szacunku, no, a po drugie świadczy to o tym, że spotkania Rady są po prostu źle zorganizowane, że brakuje dwudniowych spotkań, brakuje spotkań tak zwanych roboczych czy też no, niedecyzyjnych. Pamiętajmy, że Rada miała bardzo obszerny harmonogram. To było też między innymi wyrażenie opinii do budżetu państwa, zmiany organizacyjne w sposobach prowadzenia posiedzeń. No dużo tego było. No i było wiadomo, że no ciężko będzie to upchnąć w jeden dzień roboczy i tego czasu najwyraźniej zabrakło. Zła organizacja pracy, ale może też świadczy o burzliwej atmosferze. Może ten fakt, że u nas nie ma tej jednej stałej, sztywnej godziny, też daje pole do niepokoju, do analiz, do domysłów, co się mogło dziać na tej Radzie Polityki Pieniężnej i jak różne mogły być głosy. No z pewnością nie pomaga to w komunikacji Rady z opinią publiczną i z rynkiem finansowym, bo my tak naprawdę możemy sobie snuć różne domysły, które w ogóle nie muszą mieć wiele wspólnego z prawdą. Pamiętam taką historię dawno, dawno temu, jeszcze gdy Rezerwa Federalna właśnie nie miała w ogóle takich komunikatów, ani w ogóle nie puszczano komunikatu o stopach, ani też nie było ustalonej godziny, no to potem próbowano wnioskować o polityce monetarnej z grubości teczki przewodniczącego Alana Greenspana, który to potem wyśmiewał. No i my się zaczynamy bawić w podobne rzeczy, bo prawdę mówiąc wątpię, aby godzina publikacji i tak naprawdę mogła świadczyć o kierunku prowadzonej polityki monetarnej. Chociaż obecna Rada o tyle się różni od poprzedniej, że jest bardziej pluralistyczna, jeżeli chodzi o poglądy polityczne. Jest trójka przedstawicieli Senatu, mianowanych przez opozycję i to i czuć, i widać, na ile teraz ta Rada staje się takim polem bitwy coraz bardziej politycznym, a coraz mniej merytorycznym. Ja bym zaryzykował tezę, że niewiele się zmieniło, gdyż poprzednia Rada mniej więcej wyglądała podobnie, niezależnie od tego, jakie były sympatie polityczne i członków. No to sympatie, że tak powiem, ekonomiczne były bardzo podobne. Czyli w poprzedniej Radzie mieliśmy trzech jastrzębi, i tu wynika, że też mamy trzech jastrzębi, a całe resztko to jest stadko gołębi, które głosuje tak, jak sugeruje profesor Glapiński, czyli przewodniczący Rady, i pod tym względem niewiele się zmieniło, czyli mamy jastrzębi jednak w zdecydowanej mniejszości, więc tak patrząc jako ekonomista pod kątem prowadzonej polityki monetarnej, no to ta Rada tak naprawdę niewiele się różni od poprzedniej. Ekonomiści, był taki konsensus, który jest ustalony mniej więcej przed każdym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, spodziewali się jednak delikatnej podwyżki, jakoś niedużej, ale przynajmniej o te 25 punktów bazowych. Tymczasem jest utrzymanie stóp procentowych. Pan redaktor rozumie tą decyzję? Powiedzmy sobie szczerze, że przed tym posiedzeniem nie było czegoś takiego jak konsensus ekonomistów, bo ekonomiści byli podzieleni jak rzadko kiedy, mniej więcej pół na pół, połowa spodziewała się podwyżki o 25 punktów, równocześnie zaznaczając, że nie zdziwi się, gdy nie będzie żadnej podwyżki, a druga połowa mówiła, że spodziewa się braku podwyżki i równocześnie, że nie zdziwi się, jeśli będzie 25. Czyli tak wyglądał, powiedzmy, konsensus, więc to nie było ani 0, ani 25, tylko albo 0, albo 25.
Natomiast no dla mnie i chyba dla całego rynku jest to dość jasny sygnał, to co spekulowaliśmy przy poprzedniej decyzji, że jest to raczej koniec cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce. I jeśli rynek walutowy nie wymusi na Radzie podwyżki, to tej podwyżki najprawdopodobniej nie będzie. No widać, że większość w Radzie rękoma i nogami broni się przed podnoszeniem tych, dalszym podnoszeniem tych stóp procentowych, po prostu nie chce tego robić. I to jest o tyle trochę moim zdaniem niepoważne, gdyż no, ta dzisiejsza, wczorajsza decyzja Rady stoi w jawnej sprzeczności z prognozami analityków Narodowego Banku Polskiego, bo ujawniono nam część tej prognozy projekcji inflacyjnej, przepraszam, i ona jasno mówi, że w przyszłym roku inflacja będzie dwucyfrowa, 50% prawdopodobieństwa, przedział 11-15%. Mało tego, ona nie wróci do celu też w roku 2024, w związku z tym jak gdyby no niemalże automatyczną decyzją jest w tym momencie podwyżka stóp. Pytanie o ile? 25, 50, 75, 100? No pamiętajmy, że inflację zaraz będziemy mieli na poziomie 20% lub więcej, a stopy są na poziomie 6,75. No to jest naprawdę śmiesznie niski poziom w stosunku do zarówno bieżącej, jak i oczekiwanej inflacji CPI. Panie redaktorze, to jeszcze z drugiej strony są argumenty, które mówią, podnoszenie stop i tak by nic nie pomogło w walce z inflacją, a mogłoby jeszcze bardziej pogłębić kłopoty w gospodarce, bo tam, gdzie stopy działają, czyli kredyt kredytów hipotecznych, rynek kredytów konsumenckich, tam już w zasadzie mamy całkowite wygaszenie akcji, już nie ma co tego dna uklepywać. Znaczy ludzie, którzy mówią, że podnoszenie stóp procentowych nie ma wpływu na inflację i tak tej inflacji nie stłumi, no to właściwie powinni się podpisać pod postulatem rozwiązania Banku Centralnego i Rady Polityki Pieniężnej, bo skoro to nie ma znaczenia, no to po co cokolwiek robić? To po co w takim razie Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe o 75 punktów na każdym posiedzeniu? Dlaczego Europejski Bank Centralny to robi? Pamiętajmy, że ten, jak się uczenie mówi, kanałów transmisji polityki monetarnej jest kilka. Rynek kredytowy jest jedną z nich i rzeczywiście doprowadził do dramatycznego ustania akcji kredytowej, ale tylko i wyłącznie w kredycie, w sektorze kredytów mieszkaniowych. Sektor konsumpcyjny, jakby kredytów konsumpcyjnych za bardzo nie tutaj nie ucierpiał, ale przede wszystkim te podwyżki stóp mają za zadanie obniżyć popyt konsumpcyjny, popyt w gospodarce, zarówno konsumpcyjny, jak i inwestycyjny, i jak na razie tego nie dokonały. I trudno spodziewać się, żeby dokonały, ponieważ mamy wręcz przegrzany rynek pracy, mamy dwucyfrową dynamikę wynagrodzeń, mamy praktycznie nieistniejące bezrobocie. No i mówiąc brutalnie, taka sytuacja wręcz sprzyja dalszemu wzrostowi inflacji. Mamy ewidentną spiralę cenowo-płacową, to znaczy płace rosną, bo jest inflacja, a inflacja, czyli ceny rosnące są dlatego, że rosną płace i firmy mogą przerzucać na konsumentów wzrost kosztów pracy i tego jak dotąd nie udało się zatrzymać. Mamy zupełnie odkotwiczone oczekiwania inflacyjne, to znaczy jak się spytać kogokolwiek na ulicy, ten powie panu, że no spodziewa się dużo wyższej inflacji w przyszłości. Najprawdopodobniej będzie miał rację. W związku z tym no tutaj też mamy już tak naprawdę utratę zaufania do Banku Centralnego i do Rady Polityki Pieniężnej, że będzie w stanie w ogóle tą inflację okiełznać. No i tego typu komunikaty, jakie otrzymaliśmy wczoraj, no powiedzmy sobie szczerze, tego zaufania i tej wiarygodności po prostu nie budują. Czytam na portalu bankier.pl wypowiedzi ludzi związanych z Goldmanem. Tam, jak czytam, zdaniem analityków tej instytucji Rada może być zmuszana, żeby podnieść stopy aż do 8% w pewnym momencie. Tak, pan tak, NBP ale jest gotowy tak bardzo walczyć i tak bardzo prowadzić politykę przeciwko rynkom, przeciwko analitykom. To na ogół jest tak, że bank centralny może prowadzić politykę przeciwko rynkowi tylko do pewnego momentu. Pamiętam w tym roku, zresztą parę miesięcy temu, też bank centralny Węgier powiedział, że na pewnym wysokości, chyba na 13%, że kończymy. Że robimy jedną mocną podwyżkę i kończymy. Po czym forint posypał się w relacji do euro. Kurs euro na Węgrzech osiągnął nowe rekordy. I co zrobił bank centralny Węgier? Na niezapowiedzianym posiedzeniu podniósł stopę, jaki odpowiednik polskiej stopy lombardowej, do 25%. Więc to są podwyżki awaryjne i żeby takich awaryjnych sytuacji uniknąć, lepiej jest jednak posłuchać tego, co mówi rynek i podnieść te stopy do tylu, ile tam rynek wymaga i wtedy nie mamy później takich problemów, jak mają Węgrzy, jak kiedyś miała Turcja czy inne kraje, które się musiały ratować po prostu takim drastycznym
wzrostem stóp procentowych, bo taki drastyczny wzrost stóp procentowych rzeczywiście później w dłuższej perspektywie powoduje recesję. Więc jeżeli chcemy doprowadzić do w miarę miękkiego lądowania polskiej gospodarki, no to uważam, że lepiej byłoby te stopy podnosić stopniowo i do takiego poziomu, który po prostu jest potrzebny, a nie na siłę zatrzymywać ich wzrost. Zresztą wystarczy się cofnąć rok czasu temu. Proszę bardzo, wrzesień 2021, prezes Glapiński mówi, że podwyżka stóp w takiej sytuacji byłaby szkolnym błędem, po czym miesiąc później stopy podnosi. I przez następny rok podnosi je prawie o 7 punktów procentowych. Więc no jak widać, no nie bardzo się co jest przywiązywać do słów bankierów centralnych. I to zresztą dotyczy nie tylko Polski, bo to są tylko ludzie i oni po pierwsze się mylą, a po drugie no są poddani różnego rodzaju presji, zarówno presji opinii publicznej, presji rynku, jak też presji politycznej. No też na chwilę, panie redaktorze, weźmy na warsztat przykład czeski. Tam też była polityka taka, że zakończono wzrost stóp procentowych mocnym akcentem. Potem włączył się rząd i efekt jest taki, że w Czechach inflacja spada. To jest tak, że Praga prowadzi lepszy ten policy mix, ten współdziałanie banku centralnego i rządu i to może przynieść taki efekt, że u naszego południowego sąsiada będziemy mieli przez dłuższy czas niższe odczyty inflacji, wyraźnie niższe niż w Polsce? To się zobaczy, natomiast ja bym jedną rzecz sprostował, to co spadło w Czechach, to nie spadła tyle inflacja, co wskaźnik inflacji, ponieważ tam weszła w życie no, ich mniejsza tarcza antyinflacyjna, krótko mówiąc rząd z pieniędzy podatników, czy też tak naprawdę z pieniędzy pożyczonych od podatników wziął na siebie część podwyżek, tak, część podwyżek cen energii elektrycznej. Ale zrobił to teraz, a polski rząd zrobił to parę kwartałów, trzy kwartały wcześniej, może ten czas był lepszy. Trochę inny mechanizm był. U nas generalnie polegało to na obniżce podatków. Teraz tak naprawdę u nas wchodzi zamrożenie cen energii elektrycznej, natomiast w Czechach to są po prostu rekompensaty. I Urząd Statystyczny Czeski po prostu uznał, że ta rekompensata działa tak samo jak obniżenie cen rachunków. No to są kwestie techniczne, natomiast w Czechach są dwie istotne różnice między Czechami a Polską. Po pierwsze, czeski rząd nie prowadzi tak ekspansywnej, tak rozrzutnej polityki fiskalnej, jak prowadził rząd polski przez ostatnie miesiące, aczkolwiek to się może niedługo zmienić. A po drugie, Czesi zgromadzili w poprzedniej dekadzie ogromne rezerwy walutowe. I teraz wydają te rezerwy walutowe po to, aby obniżyć, interweniować na rynku walutowym i wzmocnić koronę. I to jest znacząca różnica, gdyż korona się umacnia w tym roku do euro, a złoty stracił względem euro. Więc jak gdyby bank centralny poprzez te interwencje no, bierze na siebie część, obniża tą importowaną inflację. No u nas ta inflacja jest wręcz wzmacniana przez słabość krajowej waluty. To jest jakby zupełnie inny policy mix zarówno w samej polityce monetarnej, jak i w miksie polityki fiskalnej i monetarnej niż u nas. Lepszy? Kto wyjdzie na tym, to się okaże, czy lepszy. Tak naprawdę to się okaże. No można powiedzieć, że Czesi wyczekali tą inflację i nadziali ją na piki dopiero, gdy ona już sięgnęła tych 17-18%, no a polski rząd postanowił uderzyć wcześniej. No zobaczymy, kto na tym wyjdzie lepiej. Natomiast no też trzeba się nastawić na to. Wszystkie znaki w tej chwili na niebie i ziemi wskazują, że to tak zwana tarcza antyinflacyjna wprowadzona w lutym przestanie działać od stycznia. To znaczy wrócimy do starych stawek VAT na energię i paliwa. No a co zdaniem ekonomistów doda nam jakieś 3-4 punkty procentowe do rocznej dynamiki wskaźnika CPI, czyli jak poprzednio prognozowano szczyt tej inflacji na 20-21% w lutym. No podejdziemy po 25. To będzie 25, tak. Powiedział Krzysztof. Tak trochę słabo. Kolany. Główny analityk portalu bankier.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę, chociaż puenta niezbyt optymistyczna. No ale taka jest rzeczywistość. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Kurier ekonomiczny.